kapra zawieszony. Komisja Ligi ukarała trenera Milanu za obraźliwe gesty, którymi prowokował zawodników i sztab Interu podczas ostatnich derbów. Szkoleniowiec Rossonerich nadchodzące spotkanie z Juve będzie musiał zobaczyć z trybun. Dodatkowo czeka go kara finansowa. Inter zwrócił się z apelacją do komisji, uważając, że kara jest stanowczo zbyt niska. Wniosek został jednak odrzucony. Nie zmienia to faktu, że na najważniejsze spotkanie sezonu Milan wyjdzie bez Krzysztofa Piątka oraz kapry. Tak więc dziś czas to wszystko zakończyć. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Milan to Glory, ale też ostatnim odcinku FIFA 19. Słuchajcie, to była fantastyczna przygoda. 6 moim zdaniem niesamowitych materiałów, znaczy 5, bo właśnie witam was w 6 odcinku. I powiem szczerze, wyjeżdżając do Mediolanu i pakując tą historię, którą wam opowiadam, naprawdę dużo pieniędzy, bo logistyka całego tego przedsięwzięcia nie była zbyt prosta i nie ukrywam, była kosztowna, głównie ze względu na to, że stwierdziłem, kurczę, nagrałbym Milan to Glory i kurczę, chciałbym, żeby to był najlepszy sezon i kurczę, pojedźmy do Mediolanu. Ale chcę powiedzieć jedno, warto było, absolutnie warto, widząc statystyki tej serii, nie mówię o samych wyświetleniach, które nie będę ukrywał, nie są jakieś mega wysokie, ale przede wszystkim patrząc na wasze łapki w górę, patrząc na tysiące komentarzy pod odcinkami, jestem wam naprawdę wdzięczny, że tak dobrze się tutaj ze mną bawiliście. No i mam oczywiście nadzieję, że tak samo będzie w przypadku tego odcinka, ale zanim przejdziemy dalej, przypominam, że trzeba opłacić pay per view, tak więc łapka w górę, subskrypcja na tym kanale. No i oczywiście jakiś komentarz będzie mile widziany. W tym odcinku nie zrobimy transferów, ale za takie komentarze naprawdę wam dziękuję, słuchajcie, bo ja naprawdę sobie siedziałem i czytałem nawet na własnej przyjemności. Jeśli nie znaleźliście się w odcinku, mimo wszystko jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja wasze komentarze czytałem, bo zwyczajnie, tak jak wy, mega wciągnąłem się w ten świat. I nie ukrywam, że przez to wszystko bardzo prawdopodobne, że w FIFA 20 seria To Glory, czy Milan To Glory, czy coś innego powróci zdecydowanie szybciej, bo widząc chociażby takie komentarze, które bardzo szybko zyskują wiele łapek, no to wiem, że chcecie taki format oglądać. Nie będzie tego na początku FIFA 20, od razu muszę to wam powiedzieć, bo logistyka tego jest zbyt skomplikowana, ale może w okolicy stycznia, kiedy będzie okienko transferowe w rzeczywistości, to i my zaczniemy, zobaczymy. Jeśli chcecie kolejne To Glory, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zresztą chyba dzisiaj, jako że to jest ostatni odcinek serii, mogę być wredny i powiedzieć 10 tysięcy łapek i na pewno w FIFA 20 będzie kolejna kariera i mam nadzieję, że z tak samo dużym rozmachem. Ale w sumie już o tym nie gadajmy, to co nas interesuje przyszłość? My tutaj walczymy o mistrzostwo Włoch. Ponieważ mamy 30. kolejkę, 60 punktów i 7 oczek straty do Juventusu. Przed nami jest Inter, z którym toczyliśmy mecz derbowy w poprzednim spotkaniu. Przed nami jest Roma, mająca 3 punkty przewagi. No i na szczycie Juventus. Ale słuchajcie, to wszystko można jeszcze odkręcić. Ponieważ do końca zostało naprawdę wiele spotkań, a dystans z Juventusem możemy naprawdę zmniejszyć, ponieważ właśnie czas na bezpośrednie spotkanie. Jednak przypominam, kontuzjowany jest Krzysztof Piątek, więc to naprawdę będzie wyzwanie. Tak więc słuchajcie, mamy już dzień meczowy. Jesteśmy w Turynie, w hotelu i trzeba zdecydować, kto wystąpi w tym spotkaniu. I sytuacja naprawdę nie jest łatwa, bo zobaczcie, że fitness naszych zawodników jest dosyć niski przez trudy sezonu, już teraz, przez natężenie spotkań. Ale wydaje mi się, że taka propozycja może być ciekawa. Jednak mamy Caldare, ale ja zdecyduję się wystawić Kamila Glika z uwagi na jego doświadczenie i nie ukrywam, że prawdopodobnie niezbyt przychylny stosunek do Juventusu, dlatego mam nadzieję, że ten mecz pójdzie mu lepiej chyba niż pierwsze spotkanie z Juve. Oczywiście Piątek poza kadrą meczową z uwagi na uraz, wydaje mi się, że ten skład wygląda nieźle, znaczy, że ta propozycja wygląda nieźle. Caldara może wejść z ławki, Tonali może wejść z ławki, Cutrone i Suso i oczywiście Castillejo, wygląda to dobrze, Mandragora. No jest okej, jest okej. No sami widzicie, że jestem naprawdę zestresowany tym spotkaniem, ale no to jest wielki mecz, który zadecyduje o wszystkim. Turyn i mecz, któremu przyglądał się cały świat calcio, ponieważ spotkanie Juventusu z Milanem miało kluczowy wpływ na kształt czołówki Serie A. Ja nazywam się Kajetan Kaźmierski i witam państwa w skrótach tego niewiarygodnie istotnego spotkania, na który oczywiście stawił się komplet kibiców, ale także Capra, który musiał zasiąść na trybunach ze względu na zawieszenie, którym został ukarany wskutek swoich niezbyt ładnych działań przeciwko Interowi w meczu derbowym. Jak widać, pusta
pusta loża przygotowana tylko i wyłącznie dla menadżera gości, którzy wyszli na to spotkanie mimo wszystko niezwykle zmotywowani, ale oczywiście takiego samego nastawienia nie można było odmówić Turyńczykom. Cristiano Ronaldo jeszcze przed samym początkiem tego meczu widać było, jak zależało Portugalczykowi na tym spotkaniu, ponieważ on wiedział, że tu ważą się losy Scudetto, ale mimo wszystko nie rozpoczęli dobrze tego spotkania gospodarze, ponieważ strata w środku pola wydawało się, że nie groźna, ale po tym podaniu do Rodrígueza już wiadomo było, że z tej akcji może coś wyjść i Papu Gomez, Alejandro Gomez wpisał się na listę strzelców, wpakował tą piłkę do bramki jeszcze przez Mattią Berinem. Nie wiadomo czemu Mauricio Sarri w tym spotkaniu zdecydował się postawić właśnie na włoskiego golkipera i myślę, że żałował tego wyboru, ponieważ tu zdecydowanie lepiej mógł zachować się golkiper, ale przede wszystkim doceńmy pracę w ofensywie Papu Gomeza, który naprawdę popisał się tutaj niesamowitym hartem ducha, wjechał przed bezśrodkowego obrońcę, podciął piłkę nad golkiperem. No i w tym meczu Milan od drugiej minuty prowadził już 1-0 na niezwykle trudnym terenie. No i trzeba przyznać, że Rossoneri w tym meczu naprawdę nie odpuszczali. Kolejna akcja zawiązana w naprawdę fantastyczny sposób i niestety brakowało im tylko wykończenia. Chiesa mógł tutaj dać dwie bramki przewagi. Potem niefrasobliwość w wybiciu Gigiego Donnarumy. Tutaj gra nogami bramkarza w tym meczu pozostawiała wiele do życzenia, ale na jego szczęście Pjanic pomylił się w tej sytuacji i reszta gry w tej pierwszej połowie to było bardzo szarpane akcje, próba zawiązania jakichś ataków. Druga połowa wyglądała tak samo, gdzie mieliśmy nieznaczną liczbę uderzeń, które mogły zagrozić obydwu bramkom. Był to mecz walki w środku pola. Chiesa próbował dwukrotnie, ale nic z tego nie wyszło. I na szczęście dla AC Milanu i Capry, który oglądał całe to spotkanie z pustej loży, AC Milan triumfuje na wyjeździe 1-0. Naprawdę istotne 3 punkty dla Rossonerich. No będę z wami szczery, grywałem mecze zdecydowanie ciekawsze, ale też mecze zdecydowanie mniej stresujące, bo dowiesienie jednobramkowej przewagi przez cały mecz z Juventusem na ich stadionie, to przyznam szczerze, było mało przyjemną sprawą, ale na szczęście, słuchajcie, to spotkanie mamy za sobą. No i to co najważniejsze, dystans do Juve zmniejszył nam się na 4 punkty. Co prawda Roma i Inter cały czas przed nami, ale naprawdę ta czołówka tych czterech pierwszych klubów jest niezwykle silna i ta stawka jest bardzo wyrównana, a potem dopiero za naszymi plecami gdzieś tam majaczy Napoli. Zresztą po tym treningu jeszcze raz na to spójrzmy, zobaczmy. No Napoli ma dużą stratę już do nas, tak więc ta czwórka naprawdę uciekła, ale reszcie stawki. Ale czy my będziemy w stanie się tu utrzymać? Słuchajcie, teraz mecz z Lazio, który jest na 6 miejscu. Co prawda według klubu Milan prognozy nie są obiecujące. Umówmy się, gdyby Milan prawdziwy grał tak jak ten nasz, to sytuacja wyglądałaby troszkę inaczej. Tak czy siak, słuchajcie, jesteśmy gotowi. Bardzo słaby bilans. 2 remisy i 1 porażka w 3 ostatnich spotkaniach, z czego porażka z Spal, więc naprawdę nie wygląda to ciekawie. Mario Götze, Quaresma, Correa, Luis Alberto, to jest naprawdę mocny skład Lazio, z którym remisujemy jak na razie 1-1. Panowie, zdobyliśmy te 3 punkty, nie traćmy tego tutaj, naprawdę, co tu się dzieje na San Siro, to jest absolutna masakra. Ja byłem przekonany, słuchajcie, że ten mecz wygramy z łatwością, a Lazio przyjechało i nas absolutnie rozjechało i wszystko wraca do stanu sprzed meczu z Juventusem. Mamma mia, niewiarygodne. No nie będę ukrywał, to jest coś, na co absolutnie nie byłem przygotowany. Wydaje mi się, że w takim razie musimy przetestować troszkę inne zestawienie. Powrócić może wreszcie Krzysztof Piątek, który jeszcze na tamto spotkanie nie był w dobrej dyspozycji. Miejmy nadzieję, że na Parmę, która myślę, że zajmuje gdzieś dolne rejony tabeli, ten skład powinien wystarczyć. Zobaczmy, no Parma jest przedostatnia. No nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o ten legendarny zespół, no ale słuchajcie, my się skupiamy na jednej legendzie, legendzie Rossonerich i legendzie Capry w tym zespole, więc proszę, Milan, co się dzieje? Chciałbym znaleźć logiczne wytłumaczenie tego, czemu ta forma nam się tak załamała, ale absolutnie nie mam pojęcia, słuchajcie, no to jest niesamowite. Szans na mistrzostwo w zasadzie, nie wiem czy są matematyczne, ale ja uznaję, że nie mamy. No nic, trzeba walczyć o podium. Teraz słuchajcie, walczymy o honor tego klubu.
Walczymy o to, żeby być nad Interem i powalczymy o to z Torino w Turynie. Już raz do Turynu jechaliśmy w tym odcinku i wydaje mi się, że musimy tam się udać ponownie. Bo nie jest dobrze, no coś, te symulacje nam się absolutnie popsuły, więc ja wezmę sprawy w swoje ręce. 35. kolejka Serie A, Stadion Olimpijski w Turynie. Ja nazywam się Kajetan Kaźmierski i zapraszam Państwa na skróty tego spotkania, które miało niezwykle istotne znaczenie dla Milanu, który cały czas walczył o utrzymanie kontaktu z czołówką, o awans do Ligi Mistrzów. Torino, spokojnie znajdujące się w środku tabeli, bez obaw podchodziło do tego meczu i bez żadnej presji, a presję czuć było właśnie po gościach w tym spotkaniu, którzy starali się przedzierać, ale gra była niezwykle szarpana. Widać było dużo nerwowości, a kiedy już dochodziło do sytuacji, no to ogromne problemy, żeby chociaż trafić w bramkę. Miał na przykład Federico Chiesa, który sam nie wiedział, opowiadając po tym wywiadzie, jak mógł pomylić się w tej sytuacji. Naprawdę to była 200% okazja dla Chiesy, który próbował po raz kolejny już na początku drugiej połowy, ale piłka niestety dla niego po raz kolejny nie znalazła drogi do bramki. W przeciwieństwie do sytuacji z 48 minuty, fatalne wyjście Gigiego Donnarumy, nieporozumienie w szeregach obronnych AC Milanu. No i Torino w zaskakujący sposób prowadzi 1-0. Paco Alcacer naprawdę bardzo precyzyjnym strzałem wpakował piłkę do pustej bramki, jednak nie było to proste zadanie, uderzenie naprawdę sytuacyjne, ale był to pierwszy strzał gospodarzy w tym meczu, ale jak widzimy, Paco Alcacer no, nie boi się przymierzyć nawet z takich dosyć trudnych sytuacji, co pokazał po chwili. Po raz kolejny niefrasobliwość w odbiorze i Paco Alcacer strzela gola kolejki. To już jest pewne, że to trafienie wygra no właśnie miano trafienia kolejki, ponieważ no to było coś niesamowitego. Podbicie jedną nogą na wolej, potem wykończenie. Jeszcze zdążył zobaczyć, gdzie znajduje się Gigi Donnarumma, no i strzelił nie do obrony dla młodego cały czas włoskiego golkipera. No tutaj widzimy, jak fatalnie ustawiona była obrona AC Milan. Ile miejsca miał Paco Alcacer, a takiego strzelca samemu nie wolno zostawiać. Milan oczywiście w ogromnych tarapatach starał się walczyć. Piłka do piątka. Ten poczekał na wyjście Tonaliego i młody Włoch wprowadzony w drugiej połowie strzela bramkę, ale niestety była to bramka i kontaktowa, i honorowa, ponieważ Rossoneri nie byli w stanie nawet wywieźć jednego punktu z Turynu, no i bardzo krzyżuje to ich plany w walce o Ligę Mistrzów. Jak widać, zadowoleni kibice gospodarzy, nie ma się im co dziwić, ponieważ Torino pewnie wygrywa z Milanem. No co zrobić, słuchajcie, no jest źle i to czuć po tym zespole, nie ma w ogóle jakby chęci do gry w tych zawodnikach, tak jak z Juventusem to wyglądało fantastycznie i czuć było, że ta forma jest niezwykle wysoka na każdym zawodniku. Tak teraz skonstruowanie akcji jest jakby niemożliwe. No słuchajcie, no nie pozostaje nic innego, tylko zmotywować zespół przed kolejnym spotkaniem, no bo na konferencji prasowej jakby może tam trafię do swoich zawodników poprzez media, bo jest, no jest źle, no co mogę zrobić, motywuj. Miejmy więc nadzieję, że to zadziała na mecz z Bolonią, w zasadzie przed meczem z Bolonią. Nasz zespół wygrywa 2-1, ale kontuzja kolejnego lidera, znów wypada Romagnoli. To jest naprawdę ciężki sezon pod względem zdrowia naszych zawodników. No co mogę powiedzieć, nie wygląda to najlepiej pod tym względem. Wypada on na 4 tygodnie, czyli do końca roku. Znaczy oczywiście sezonu, a przed nami jeszcze 3 spotkania. Fiorentina, Frosinone i Spal. No więc do zdobycia 9 punktów, czyli czysto teoretycznie jest jeszcze szansa na drugie miejsce w lidze, ale to wymagałoby wielu potknięć naszych rywali, więc na to raczej nie liczę. Ale zobaczmy, słuchajcie, jak będzie wyglądał nasz wyjazd do Florencji. Miejmy nadzieję, że uda się tutaj zgarnąć 3 punkty na wyjeździe. I co, 3 z 9? Niestety nie. Pokonani. Portu strzela w 44 minucie. Dobrze, że jest ta Liga Mistrzów, chociaż patrząc na to zbliżające się Napoli, robi się ciepło. Więc podczas spotkania z Frosinone u siebie nie ma miejsca na błędy. Oj, to będzie ciężki mecz. Przedostatnia kolejka Serie A, ale ostatni mecz na San Siro dla Milanu w roli gospodarzy. Ja nazywam się Kajetan Kaźmierski i zapraszam Państwa na skróty spotkania Milan-Frosinone. Spotkania, w którym Rossoneri chcieli świętować razem ze swoimi naprawdę licznie zebranymi kibicami to, że wreszcie AC Milan powraca do Ligi Mistrzów. Chcieli to zrobić w jak najlepszym stylu, naprawdę dużo hucznych zapowiedzi graczy Milanu, że chcą dać piękne show, że chcą dać swoim kibicom dużo bramek i trzeba przyznać, że nie rzucali oni słów na wiatr. 17 minuta i Krzysztof Piątek
fantastycznym uderzeniem pokonuje bramkarza drużyny gości. Naprawdę znakomite wykończenie polskiego zawodnika i widać było, że zawodnikom Milanu naprawdę zależało im na tym zwycięstwie. Naprawdę cieszyli się ze wszystkich bramek i także chcieli, żeby razem z nimi cieszyli się kibice, co widać po tym uderzeniu Siergieja Milinkowicza-Savicza, który od razu pobiegł w kierunku trybun. Nowy nabytek Milanu, cały czas, to jest jego pierwszy sezon w Mediolanie, widać, że zżył się z kibicami razem z nimi, chciał świętować to, że udało mu się wpisać na listę strzelców, ale przede wszystkim, że tak jak mówię, wielki Milan powraca do Wielkiej Ligi Mistrzów. Krzysztof Piątek jeszcze przed końcem pierwszej połowy fantastycznie zastawił się w polu karnym, pokazał tą swoją siłę i umiejętność przyjęcia piłki z obrońcą na plecach, fantastycznie obrócił się w kierunku bramki, no i mieliśmy już 3-0, a w przerwie nasze kamery zostały wpuszczone do szatni AC Milan. Bardzo dobrze, o to chodzi, trzymamy ich do końca, nie odpuszczamy, druga połowa, nie znaczy, że mecz jest jeszcze wygrany, tak? Nie znaczy, że mecz jest jeszcze wygrany, robimy swoje. Tak więc jak widać, wyraźne wskazówki, że trzeba cały czas atakować i podopieczni Capri nie mieli zamiaru rezygnować z kolejnych uderzeń na bramkę, takich jak tu, ale Andro Gomeza, naprawdę fantastyczne uderzenie Papu, który tak samo, mimo że dopiero od stycznia jest w Mediolanie, pobiegł w kierunku kibiców po to, aby razem z nimi celebrować tą fantastyczną bramkę, no i zwieńczenie tego naprawdę udanego dla AC Milanu sezonu. Zresztą zobaczmy jeszcze raz fantastyczne uderzenie w wykonaniu Argentyńczyka, tutaj Kessi, wycofanie piłki, zbyt dużo miejsca przed polem karnym miał tak wybitny strzelec jak Alejandro Gomez, który naprawdę te uderzenia wewnętrzną częścią stopy dopracował do perfekcji, piłka dotyka bocznej siatki i w takiej sytuacji bramkarz jest bez szans. Zresztą tak samo jak całe Frosinone, które na San Siro przed ostatniej kolejce zostało pokonane 4-0. Cieszy się Milan, cieszy się Capra, bo jest z czego. Aj, no miło jest zwyciężyć tak wysoko przed swoimi kibicami, ale z drugiej strony, kiedy patrzę na to, Juventus po raz kolejny Scudetto i nie chodzi mi o to, że zdobywa to Juve, ale byliśmy naprawdę blisko obrócenia tej ligi do góry nogami, tak czy siak czwarte miejsce, czyli to, co nie udało się w rzeczywistości Milanowi, zostało przez nas osiągnięte i mam wrażenie, że zbudowaliśmy tutaj zalążek naprawdę fantastycznego zespołu, który w następnych latach może rywalizować z powodzeniem o najwyższe cele. Słuchajcie, naprawdę tutaj to jest podstawa do budowania pod mistrzostwo, co pokazał ten zespół już parę razy w tym sezonie. Tak czy siak, czas na ostatnie spotkanie w tym sezonie, które rozegramy ze SPAL, znaczy przesymulujemy, słuchajcie, bo nie chcę tutaj się bawić już w rozgrywanie tego meczu, skoro nic to nie zmieni. Chciałem się pożegnać z kibicami na San Siro, widać, że naszym piłkarzem na tym zależało, grali fantastycznie, no szkoda tych zgubionych punktów, tych straconych nadziei, ale z drugiej strony wróciliśmy z tym, co tak istotne dla AC Milanu, czyli z Ligą Mistrzów, tak więc jest to fantastyczna sytuacja, słuchajcie. W meczu ze SPAL jak na razie mamy 1-2, widać, że komputer robi zmiany defensywne przed Mandragora za Castillejo, Krzysztof Piątek z hat-trickiem, czyli znakomity wynik polskiego napastnika. Zresztą zobaczmy, jak wygląda tabela strzelców. No w tym roku Piątek już nie tak wysoko, ponieważ 15 trafień w 30 spotkaniach dało mu siódmą lokatę. Królem strzelców Cristiano Ronaldo, strzelający 25 razy w 38 spotkaniach, ale przynajmniej Krzysztofowi Piątkowi udało się pokonać Quagliarellę, ponieważ król strzelców z zeszłego sezonu 3 trafienia mniej od Krzysztofa Piątka, łącznie 12 bramek na jego koncie, no i miejsce 10. Zobaczmy, słuchajcie, jeszcze jak to wygląda. Gomez, już miejsce 16, nasz zawodnik oczywiście grający większość tego sezonu w Atalancie Bergamo. Jeszcze patrzę, czy jest ktoś od nas, ale poza Gomezem no już nie widzę nikogo. Natomiast jeśli chodzi o asystentów, wygląda to naprawdę ciekawie. W pierwszej dziesiątce znalazł się Paqueta, Suso i Gomez, a wspomniany wcześniej Quagliarella zaliczył 9 kluczowych dograń, tak więc naprawdę jego wpływ na drużynę był ogromny i żałuję, że to był ktoś, kogo nie mogliśmy ściągnąć w tym sezonie. Nie żebym narzekał na Gomeza, ale na pewno, kurczę, taki Quagliarella to byłby ktoś. Tak więc słuchajcie, dostajemy informacje o odejściu zawodników, o wygasających kontraktów piłkarzy, ale to jest dobrze prowadzony klub. Tutaj nie wygasł kontrakt nikomu, na kim nam by zależało. Tak więc jak widzicie, ten Milan jest posprzątany. Zrobiliśmy to, czego od nas wymagano, czyli wprowadziliśmy Milan do Ligi Mistrzów. No i zrobiliśmy tu naprawdę solidną kadrę.
Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko pożegnać się z tym sezonem, z tym klubem, a mi pożegnać się z wami. Nadszedł koniec sezonu i musimy przyznać, że nie mogło być chyba lepiej. Piłkarze i cały personel klubowy bardzo sobie cenią współpracę z panem. Wykonał pan doskonałą pracę, wpisując się świetnie w wizję klubu zarówno na boisku, jak i poza nim. Będziemy zaszczyceni, jeśli zdecyduje się pan poprowadzić zespół także w przyszłym sezonie z poważaniem zarząd klubu. Ja jestem zaszczycony, że razem ze mną byliście przez te 6 odcinków. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. No i co mogę powiedzieć? Tak kończy się kolejny sezon Kariery to Glory. To była fantastyczna historia. No i dziękuję wam za to. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, piona, arrivederci, ciao. Miło być w domu, w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Forza Rossoneri.